Nasi przeciwnicy grali lepiej w ataku, lepiej na zagrywkę i lepiej na przyjęcie. Więc samym blokiem się nie wygrywa. Byliśmy w każdym momencie o stopień gorzej niż nasz przeciwnik i niestety, no, tak jest realia. Albo gramy na 100% i mamy szansę walczyć z każdym, albo nie wygrywamy. Ten raz, powiem szczerze, no, nawet punkt stać był nas, bo tam przegraliśmy sety o dwa punkty, ale coś nie zdziałało i cały kształt tak wyglądał. Myślę, że pierwszy i trzeci set był wyrównany, zabrakło na pewno niewiele, żeby wygrać te sety. Drugi, no, była większa przewaga, ale uważam, że naprawdę zabrakło nam bardzo niewiele, żeby wygrać te dwa sety i na przykład, żeby tiebreak zaważył o losach tego meczu. Ten mecz zupełnie nie układał się po naszej myśli, absolutnie nie spełniliśmy tych warunków, które sobie założyłyśmy. A Kalisz zagrał bardzo dobre spotkanie, a i my nie potrafiliśmy znaleźć żadnego środka na to, żeby przywieźć do domu chociaż jeden punkt. Gramy przeciwko zespół, który już znamy. Wiemy, czego oczekiwać, oczywiście oni też wiedzą, czego od nas mogą oczekiwać, także jesteśmy na równo. Przygotowujemy się tak jak pod każde inne spotkanie, jest to dla nas najważniejszy mecz. Każdy nawet nie jest dla nas najważniejszy. I teraz ten mecz z Gdańskiem jest dla nas też najważniejszy. Próbujemy poprawić swoje błędy, próbujemy poprawić też to, co nam nie wyszło w poprzednim meczu. Oglądamy wideo Gdańska i po prostu przygotowujemy się do tego spotkania. Chcemy wejść na boisko jeszcze bardziej zdeterminowanych i wierzyć, że to, co robimy ma sens, bo mamy swoje atuty, jak nie korzystamy, to jest ciężko. Także musimy iść pewnie siebie jeszcze bardziej na boisku. Tak jak już kibice dobrze nas znają, że walczymy w każdym spotkaniu, pomimo porażki w Kaliszu będziemy bardziej podrażnione i będziemy chciały pokazać, że stać nas na zwycięstwo w każdym spotkaniu. Myślę, że przede wszystkim na tym spotkaniu powinniśmy się skupić na własnej grze, na popełnianiu jak najmniejszej ilości błędu i mam nadzieję, że dzięki po prostu niesamowitej atmosferze, którą tworzą kibice w naszej własnej hali, odniesiemy zwycięstwo w tym meczu.